to na pewno prestiżowa sytuacja znaleźć się w tym rankingu i dla nas jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, że od lat jesteśmy w czołówce najlepszych szkół. Myślę, że recepta na sukces jakikolwiek jest zawsze taka sama. Wewnętrzna silna motywacja do systematycznej, rzetelnej pracy. I nie ma siły, sukces przyjdzie. Sukces zobowiązuje. Zobowiązuje do wytężonej dalszej pracy. Ranking to nie tylko rywalizacja, ale właśnie pewna mobilizacja i zachęta do tego, aby stawać się coraz lepszym. My zapewniamy jako nauczyciele podstawowy warsztat. Od czeladnictwa zaczynamy, żeby uczeń miał narzędzia do zdobywania wiedzy, do rozumienia tej wiedzy, do tworzenia nowych wartości, jeżeli chodzi o budowanie wiedzy, a potem już sam pracuje. Nauczyciele bardzo dużo dają od siebie i widać, że praktycznie z każdego przedmiotu możemy na nich liczyć. Można się rozwijać w każdym kierunku, zostają często po godzinach, możemy z nimi konsultować różne rzeczy, przygotowują materiały, także sami zgłębiają tą wiedzę, która no, nie jest potrzebna na lekcje, tylko właśnie do olimpiad. Warto wspomnieć o ścisłej współpracy z uniwersytetem, gdyż na uniwersytecie możemy uczestniczyć w wykładach akademickich, a także pracownicy uniwersytetu zawsze nam bardzo chętnie pomagają w przeprowadzaniu naszych prac badawczych. Na pewno otaczają nas ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużo pasji i widać to zarówno na lekcjach, jak i po lekcjach, że po prostu nieustannie dążą do tego, żeby się rozwijać i jest to no, niezwykłe. Myślę, że ten sukces będzie ważną wskazówką dla uczniów, rodziców, ich opiekunów przy wyborze dalszej edukacji i wybiorą naszą szkołę w nowym roku szkolnym kolejni uczniowie, kolejni zdolni uczniowie.